czy dzisiaj odcinek. Jezu, tak źle wszystko wymawiałem i się zaciągnę. Na pomoc jednak przybył mu debiutujący Matt Cardona, znany z... Ale mi się język dzisiaj plącze, ja pierniczę. Walką rozpoczynającą Dynamite był Eightman, nie Eightman, tylko Tenman. Udział wzięli Finn Balor, Dexter Lumis i Timothy Thatcher. Po kilkunastu minutach walkę wygrał Lumis i to on zawalczy na... Niestety dla niego został... Miejsce drugie, Bret Hart kontra British Bulldog... Miejsce drugie, SummerSlam kontra... SummerSlam kontra Royal Rumble. Będzie genialne starcie. Miejsce drugie, Bret Hart kontra The British Bulldog, SummerSlam 2000... What the fuck? Miejsce drugie, Bret Hart kontra... Miejsce drugie, Bret Hart kontra... Czemu się zaciąłem? Miejsce drugie, Bret Hart kontra... Mowa oczywiście o przejęciu WC... Nie ma więc co się dziwić, że ludzie na te... Kurw... Sama walka była nie najlepsza oraz pełna interwencji ze strony Sensational... Dlaczego te angielskie nazwy są takie trudne? Ja pierniczę. Jednak wcześniej na zapleczu ten ostatni został zaatakowany przez Sheamusa, przez co ten nie mógł wziąć udaru. Nie mógł wziąć udaru. Ja mam kuźwa udar. Jednak w późniejszej części... Pierwszą walką na SmackDown był tag team match między Heavy Machinery a The Mizem i... Tu miejsce na twoją reklamę, Morrisonem. Nie, jeszcze raz. Pierwszą walką na SmackDown był tag team match między Heavy Machinery... Pierwszą walką na SmackDown był tag team match pomiędzy... Kuźwa mać, co jest Pierwszą walką SmackDown... Później czekało nas show King's Card, prowadzone przez Jerry'ego Lawrera. O kurde! Angielskie nazwy. Boże, dlaczego to jest tak trudne? Jesus. Wszystko zakończyło się pocałunkiem Murphy'ego i Aliya. Kurde, jak ona ma na imię? Ja pierniczę. AJ próbował pogodzić drużynę, jednak jaka piękna i długa reklama, bardzo. Po walce zwycięzcy jeszcze zaatakowali Triangle Dera. I po kilkunastu minutach ciągłych fikołków, Angelico zmusił rywala... What the f... Zaś Taz będzie tu stać w ringu poku... Jezu! Cameron Grimes zaś zmierzył się z Jake'em Atlasem i po kilku miesiącach. Jeez. Później czeka nas Kevin Owens Show i w tej specjalnej edycji... Później czekał nas Kevin Owens Show i w tej specjalnej edycji gościem jest Mistrz Ameryka... I prawdopodobny przecinek... Tak, przecinek Romana Reignsa na Royal Rumble. For fuck! Prawdopodobny przecinek... Znowu kurwa jebany przecinek Romana Reignsa. Fuck! Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture. Dziękuję... Oh fuck, to jest VIF News. Oh fuck. Inny wywiad podczas tego show to zdalna konfrontacja między Carmellą a... kuźwa... Jednak teraz był on gościem Rene Piquet, chyba tak to się czyta, znanej bardzo jako... Fuck, znanej bardziej jako, fuck me. I tutaj trzeba przyznać, że padła dość ciekawa odpowiedź, ponieważ Phil nie chciał walczyć z osobami, z którymi już wal... Fuck! Kenny i Don pojawili się dziś... Ja pierniczę, co się ze mną dzieje? Ja kuźwa mać! To Guevara, Jak widać, WWE nie nauczyło się na swojej największej Jednak mało kto wie, że nadal jest pod konkretem. Jak ja kurwa nienawidzę tej roboty.
Jednak problemem ponownie jest to, że Kairi chce zacząć. Nawet mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że była to jedna z najlepszych walk Carmeli w karmerze. Fucking hell. A póki co, trzymajcie się i cześć. O, przepraszam. Że nie mogę.